Pewnego dnia ulubiony osioł mężczyzny wpadł w głęboką przepaść. Mężczyzna próbował wszystkiego, co mógł, aby wyciągnąć zwierzę, ale jego wysiłki były daremne. Nie mając innego wyjścia, zdecydował, że jedynym sposobem będzie pochowanie osła żywcem, aby skrócić jego cierpienie. Zaczął wsypywać glebę z góry do przepaści. Osioł poczuł ciężar gleby spadającej na jego grzbiet. W pierwszej chwili mógł poczuć się przytłoczony, ale instynktownie otrząsnął się z niej i wspiął się na nasypaną ziemię. Mężczyzna wsypywał coraz więcej gleby, a osioł za każdym razem robił to samo. Otrząsał się i wchodził na nią. Z czasem, im więcej gleby było wylewane, tym wyżej osioł się wspinał. Zamiast zostać pogrzebanym pod ziemią, osioł wykorzystał każdą porcję gleby, aby stopniowo wspinać się ku górze. Do południa osioł, zamiast spoczywać w przepaści, znalazł się na powierzchni i pasł się na zielonych pastwiskach. Ta historia jest głęboką metaforą życia. Często napotykamy trudności, które zdają się nas przytłaczać, tak jak ziemia sypiąca się na osła. Jednak to, jak na nie reagujemy, jest kluczowe. Jeśli potrafimy otrząsnąć się z problemów, zamiast dać się im pogrzebać, możemy wykorzystać je jako stopnie prowadzące ku wyższym celom. Każdy problem, który nas przytłacza, może stać się okazją do wzrostu, jeśli nauczymy się z niego czerpać lekcje i iść dalej naprzód. Po długim okresie otrząsania się z trudności i uczenia się z nich, każdy z nas ma szansę osiągnąć spokój i spełnienie, tak jak osioł, który ostatecznie znalazł się na zielonych pastwiskach. Życie może nas przytłaczać, ale to, jak reagujemy na te wyzwania, definiuje naszą drogę do sukcesu i szczęścia.